Cześć wszystkim! Pod jednym z ostatnich materiałów prosiliście mnie o opis ręcznej broni strzeleckiej używanej podczas konfliktu na Ukrainie. Ja ten kanał prowadzę, ale to wy go tworzycie, stąd zachęcam do pisania komentarzy i propozycji, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych materiałach. Tym samym zapraszam do pierwszej części omówienia ręcznej broni strzeleckiej wykorzystywanej podczas konfliktu na Ukrainie. W tym filmie zajmiemy się karabinkami oraz pistoletami. Omówienie to jest dość trudne ze względu na mnogość konstrukcji wykorzystywanych podczas tego konfliktu. Stąd naturalnie nie będzie to omówienie kompletne, a będzie to omówienie jedynie tych konstrukcji, które występują w znacznych ilościach, występują częściej lub po prostu są dość specyficzne. Tak więc trzeba zacząć od klasyka, czyli AK-47 i jego pochodnych, ponieważ to właśnie konstrukcje kałasznikowa są najczęściej używane przez wojsko zarówno ukraińskie, jak i rosyjskie. Więc tak. AK-47 jest jedną z najbardziej znanych broni na świecie, jeśli nie najbardziej znaną. Został opracowany po II wojnie światowej przez Michała Kałasznikowa i jest on bazą i prawnukiem do bardzo dużej ilości konstrukcji. Zasada działania AK-47 jest oparta na odprowadzaniu części gazów prochowych przez boczny otwór w lufie łączący komorę zamkową z przewodem lufy i z długim ruchem tłoka gazowego. Strzela z zamka zamkniętego, a zamek jest ryglowany przez obrót. Mechanizm uderzeniowy jest kurkowy, a cała broń posiada przełącznik rodzaju ognia. Dźwignia przełącznika rodzaju ognia pełni jednocześnie rolę bezpiecznika i osłonę komory zamkowej w pozycji zabezpieczonej. AK-47 jest zasilany standardowo z magazynków 30-nabojowych. Jednocześnie konstrukcja AK, zwłaszcza AK-47, to broń zaprojektowana tak, by za przeproszeniem chłop z pola dostał ją w ręce i po szybkim instruktażu był gotowy nieść czerwoną rewolucję w świat. Prostota konstrukcji sprawia, iż jest to też broń wyjątkowo niezawodna i strzelająca nawet przy znacznym zabrudzeniu, a czasem nawet i uszkodzeniu. Trudna jest do oszacowania liczba wyprodukowanych egzemplarzy AK-47. W samej Rosji wyprodukowano około 4 miliony tych karabinków, jednak były one również produkowane przez kraje Układu Warszawskiego na licencji. Bezpośrednim następcą AK-47 jest AKM oraz AKMS, czyli wersja ze składaną kolbą. W modernizacjach tych wprowadzono szereg generalnie pomniejszych zmian, mających nieco ułatwić produkcję oraz zwiększyć ergonomię czy też niezawodność. I to właśnie karabinek AKM jest najbardziej rozpowszechnioną wersją Kałasznikowa na świecie. Zarówno AK-47, jak i AKM są zasilane nabojami 7.62 na 39 mm, opracowanymi jeszcze podczas II wojny światowej. Zaletą tego typu amunicji jest stosunkowo duża energia, którą przekazuje celowi, oraz fakt, że sam pocisk w locie jest dość odporny na ewentualne zakłócenia toru lotu w postaci drobnych gałęzi, liści czy też przeszkód w postaci szyby. Do największych wad tego typu pocisków czy też nabojów należy fakt posiadania dość stromej trajektorii lotu pocisku czyli, jednym słowem, opad jest stosunkowo duży. Co w niedoświadczonych rękach, utrudnia prowadzenie ognia na dalsze odległości. Zarówno AK-47, jak i AKM mają dwojaką rolę podczas konfliktu na Ukrainie. Po pierwsze jest to broń, którą w ogromnych ilościach Ukraińcy zaczęli wydawać cywilom. Co można było zobaczyć choćby w Kijowie, gdzie każdy pokazując ukraiński dowód lub też paszport mógł takiego kałasznikowa otrzymać wraz z pewnym zapasem amunicji. Drugą z ról odgrywa on w rękach żołnierzy zawodowych po stronie ukraińskiej jednak jest to głównie obrona terytorialna bądź ochotnicy z innych narodowości. Po stronie rosyjskiej nie ma zasady, ponieważ część jednostek organizowanych na szybko można powiedzieć, że została uzbrojona właśnie w AKM. -y. Kolejną konstrukcją jest AK-74. Jest to wersja rozwojowa konstrukcji AK opracowana w 1974 roku. Główną różnicą jest zasilanie. W zasadzie jest to kluczowa różnica. Ten karabinek w odróżnieniu od jego poprzedników jest bowiem zasilany amunicją 545x39 mm i tutaj wypadałoby się chwilę pochylić nad tym nabojem. Rosjanie, konkretnie ZSRR, nad wprowadzeniem amunicji pośredniej małego kalibru prowadzili pracę jeszcze w trakcie II wojny światowej, jednak ze względu na właśnie tę wojnę oraz wprowadzenie innych typów naboi, jak choćby wcześniej wspomniany 762x39, pracę te wstrzymano. ZSRR obudziło się w latach 60., 70., gdy Amerykanie wprowadzili nabój pośredni 556x45 mm, który jest standardową amunicją NATO. I w związku z tym pilnie opracowano nabój 545x39 mm, który następnie zyskał ogromną wręcz popularność w państwach Układu Warszawskiego. Nie, żeby te państwa miały jakikolwiek wybór, i historyczne wprowadzenie było tutaj może zbędne, ale na pewno zbędne nie jest omówienie specyfiki tego naboju. Dla porównania, powiedzmy sobie, jakie cele przyświecały Stanom Zjednoczonym i szeroko pojętym państwom zachodnim, które opracowywały amunicję pośrednio. Miała ona mieć mały odrzut, a tym samym pocisk miał być szybki i co za tym idzie miał cechować się jak najbardziej płaską trajektorią lotu. I pocisk ten przy trafieniu w cel zachowywał się trochę jak laser. Po prostu przechodził na wylot. Oczywiście przekazywał celowi energię, odkształcał się, ale nie było to aż tak znaczne, jak jego energia penetrująca. W związku z czym trafiony cel był zazwyczaj ranny i rana ta była stosunkowo prosta, ponieważ była zwykłą raną wlotowo-wylotową. I tutaj pocisk produkcji rosyjskiej, w zasadzie pocisk produkcji ZSRR, różni się znacznie, bo o ile pocisk zachodni, bądź co bądź, w podobnym kalibrze, zazwyczaj rani cel. O tyle pocisk radziecki przy trafieniu cechuje się znacznie większą śmiertelnością. Dlaczego? Już tłumaczę. Wynika to z jego konstrukcji, która jest dość niespotykana. Mianowicie pocisk w przedniej części posiada dużą, pustą przestrzeń. Za nią znajduje się stalowy rdzeń w ołowianej koszulce. Przy trafieniu w cel, wierzchołek pocisku wgniata się, a stalowy rdzeń z ołowianą koszulką przesuwa się do przodu. To zaburza środek ciężkości pocisku, a w efekcie traci on bardzo szybko stabilizację. I zaczyna koziołkować. I tu pojawia się różnica. Myślę, że mimo wszystko dobrze to opowiedzieć na przykładzie trafienia natowskim 5,56 w dół jamy brzusznej. Przewierci się on przez jelita, oczywiście poważnie raniąc żołnierza, ale przy pomocy medycznej powinien on z czasem wrócić do zdrowia. Analogiczne trafienie pociskiem rosyjskim, czyli 5,45 na 39, skutkowałoby tym, że przy trafieniu pocisk straciłby stabilizację i zaczął skręcać część drogi pokonując z bokiem, często również odbijając się od kości, jednym słowem siejąc spustoszenie i raniąc cel w dość skomplikowany sposób. I to właśnie w związku z tym i w związku z dość specyficzną konstrukcją samego pocisku amunicja 5.45x39 cechuje się znacznie zwiększoną śmiertelnością w porównaniu do swojego natowskiego odpowiednika. Uznałem iż omówienie tego naboju jest na tyle ciekawe, iż powinno zabrzeć się w tym materiale. A sam AK-74 Używałem zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy. Jest to etatowy karabinek obu armii. Dodatkowo w armii ukraińskiej jest on wykorzystywany również przez obronę terytorialną oraz formacje ochotnicze. Specyficzną odmianą AK-74 jest też ukraiński karabin Wepr. Jest to konstrukcja AK-74, przystosowana, raczej skonwertowana do układu bezkolbowego, zaprezentowana przez Ukraińców w 2003 roku. I nie ma się tu co rozwodzić. Mała partia tych karabinków trafiła do armii ukraińskiej, jednak nie przyjął się na stałe. Idąc dalej i pomijając szereg pomniejszych modyfikacji i wersji Kałacha, dochodzimy do AK-12. Cóż to takiego? Rosjanie poszukiwali następcy AK-74, czyli po prostu nowego Kałacha, Kałacha piątej generacji, najbardziej dopieszczonego ze wszystkich Kałachów. Prace nad ulepszeniem Rosja rozpoczęła w 2010 roku, a testy w następnym. Rosyjskie wojsko zaczęło dostawać te karabiny jednak dopiero w 2018 roku, ale większość rosyjskich żołnierzy na Ukrainie ich nie posiada. AK-12 w pierwszej kolejności trafiły bowiem do jednostek, które można nazwać elitarnymi, jak na standardy rosyjskie. Sam AK-12 nie ma istotnych zmian w konstrukcji. To, co zdecydowanie uległo poprawie w stosunku do AK-74, to możliwość montażu różnych dodatków celowników optycznych, termowizyjnych, laserowych czy też latarek. AK12 mają też bardziej ergonomiczne okłady, zarówno lufy, jak i kolby. A nowy mechanizm pustowy pozwala na oddawanie serii dwustrzałowych. Poprawiano również celność. W teorii są to też karabinki dość modułowe z wymiennymi lufami, które można łatwo przystosować też do innych naboi, takich jak naboje natowskie. W praktyce są spotykane w jednym kalibrze czyli 545x39 mm. O których mały wykład zrobiłem chwilę wcześniej. AK-12 jest bronią, którą użytkuje jedynie strona rosyjska. Choć poprawniej byłoby tu stwierdzić, iż jedynie na moment rozpoczęcia wojny używała ich jedynie strona rosyjska, ponieważ AK-12 są teraz dość popularną zdobyczą wojsk ukraińskich. I pozostając przy karabinkach, zbiorczo powiem tutaj o platformie Stonera, czyli o platformie AR-15. Są to dość szeroko rozpowszechnione na świecie karabinki, w dosłownie wszystkich możliwych konfiguracjach. Na praktycznie każdy rodzaj amunicji. To jest ich największa zaleta modułowość, ogromna dostępność akcesoriów. Jednocześnie sama platforma jest trochę bardziej podatna na zabrudzenia i wynikające z nich awarie niż platforma AK. Na Ukrainie ta platforma jest wykorzystywana dość szeroko przez ochotników różnych narodowości walczących po stronie Ukrainy oraz przez część ukraińskich formacji zbrojnych prawdopodobnie przez ukraińskie siły specjalne. I kontrterrorystyczne oddziały policji, i tym podobne, oraz o czym warto pamiętać przez cywili posiadających pozwolenie na broń. Nie jestem tutaj w stanie szczegółowo omówić np. konkretnego modelu, ponieważ jest ich po prostu multum. Ciekawostką jest, iż siły zbrojne Ukrainy w 2021 roku planowały i prowadziły dość zaawansowane rozmowy, aby przezbroić się z AK-74 właśnie na karabinek oparty na konstrukcji AR-15. Przy czym jednym z faworytów tego przetargu miała być jedna z polskich firm. Jednak nie tylko u nas tego typu zakupy swoje trwają, na Ukrainie trwały one tyle, iż została ich wojna. I ostatnią konstrukcją, którą tutaj zawrę, jest około 2000 karabinków Ford 250. Karabinek Ford 250 to karabinek, który Ukraińcy produkowali z tego czasu na licencji, bo sama konstrukcja jest Izraelska. Do ukraińskich antyterrorystów trafiło wspomniane wcześniej 2000 sztuk tego karabinka, który działa w układzie bezkolbowym i jest zasilany natowską amunicją 556. Ale przejdźmy do innego typu uzbrojenia, czyli pistoletów i pistoletów maszynowych. Tutaj zasoby obu stron są dość specyficzne, ponieważ w roli przeznaczonej dla pistoletów maszynowych często wykorzystuje się subkarabinki, czyli skrócone karabinki na bazie konstrukcji, a jakże, kałasznikowa. Ale i nie tylko, ponieważ Rosjanie korzystają m.in. z PP-19 Bizon. Jest to dość specyficzny pistolet maszynowy z magazynkiem ślimakowym, który pozwala go łatwo odróżnić od innych konstrukcji. Jeśli chodzi o pistolety, pozwolę sobie wymienić stare poczciwie tetetki oraz konstrukcję makarowa. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że są to zwyczajnie stare pistolety, niemniej jednak są wciąż spotykane w obu armiach ale pojawiają się również powiewy świeżości, takie jak ukraiński pistolet Ford 12, czy rosyjski pistolet PJA. Akurat Rosjanom trzeba oddać, iż posiadają większy zasób nowoczesnych pistoletów niż Ukraińcy. Choć powiedzmy sobie jasno, pistolety to broń wykorzystywana dość marginalnie. A idąc dalej dochodzimy do ciekawostki, czyli broni, która zasłużone miejsce mogłaby mieć w muzeum. Czyli pistoletu maszynowego PPS. PPS jest bezpośrednim następcą PPS-y i został zaprojektowany i wdrożony do produkcji w 1943 roku. Czyli można powiedzieć, iż broń ta ma 80 lat. Wykorzystuje ona odrzut zamka swobodnego i została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o byciu lżejszym odpowiednikiem wcześniej wspomnianej PPS-y. Sama konstrukcja pistoletu jest banalnie prosta. Jest on w większości wykonany z blach tłoczonych. Nie wiem czy uda mi się znaleźć nagranie, o którym mi chodzi, ponieważ pochodzi ono z początku wojny, jednak na nagraniu tym żołnierz rosyjski był wyposażony właśnie w pistolet maszynowy PPS. Opowiadał zadowolony jak to jego dziadek walczył takimi z faszystami i jak on kontynuuje tę tradycje i również robi to samo tą samą bronią. Myślę, że tego nie trzeba komentować. Ale to nie koniec kwiatku, ponieważ w następnym materiale, w którym będę planował zawrzeć konstrukcję karabinów maszynowych oraz karabinów wyborowych czy też snajperskich, starych konstrukcji nie zabraknie. Jeśli chodzi o amunicję pistoletową, wykorzystywane na Ukrainie są głównie trzy typy amunicji. W nowszych konstrukcjach, nawet w Rosji, zastosowano nabój 9-19 Parabellum czyli nabój wykorzystywany również w państwach zachodnich i najbardziej popularny nabój pistoletowy na świecie. Kolejnym nabojem jest nabój 9.18 mm Makarowa, który jest nieco słabszą wersją 9.19 oraz nabój 7.62x25 mm TT, który jest o tyle ciekawy, iż z całej trójki posiada największe zdolności penetracyjne. Pozwala on przebić między lekkie kamizelki kuloodporne. Na dziś to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał się podobał. W kolejnych materiałach będę oprócz omówienia wojny, będę chciał również zawrzeć materiał właśnie o wcześniej wspomnianych karabinach wyborowych i snajperskich, czy też o karabinach maszynowych. W Polsce, jeśli chodzi o zakupy uzbrojenia, też sporo się dzieje, o czym też planuję zrobić materiały, więc kolejka jest dość długa. Niemniej jednak jeżeli macie jakieś propozycje Piszcie je w komentarzach, jeśli uznam, że są ciekawe. Trafią one do kolejki materiałów do zrealizowania i z przyjemnością wam o nich opowiem. Na dziś to tyle. Zachęcam do obejrzenia innych moich materiałów, do subskrybowania oraz komentowania. Trzymajcie się!